koło jest w powietrzu. Teraz pokażę po kolei dalszą część, jak to wszystko było przerobione. No i teraz z powrotem w dół. Oryginalnie było na takim kręciołku. Niewygodne to, niepraktyczne, nie polecam. Teraz tu rozłączymy. O, i teraz zobaczycie całą tu przeróbkę. Tu jest przerobiona końcówka. Jest tylko teraz ręką nawet skręcone. O, to jest śruba M8. Tu nakrętka jest samohamowna, żeby się to w trakcie pracy nie rozkręcało. I tu jest cała, o, tu był kwadrat 16×16. Najpierw zrobiliśmy tutaj na Fi 10. No i dodatkowo jeszcze są takie spłaszczenia, żeby się nie kręciło we wkręcarce. Tutaj dodatkowo te zaokrąglenia to są po to, że jak robiłem na frezarce, żeby nie obróciło mi detalu. No i tutaj otwór Fi 8. No i teraz już zostanie i będzie to przystosowane do wkrętarki samochodowej. Także będzie z akumulatora, można sobie w drodze szybko podnieść samochód do góry. Tutaj do tego, na filmie użyłem wkrętarki Roybi 50 Nm, także tutaj jest sprężyna, była na 20, także jeszcze 3 stopnie mocy jeszcze zostały. Bardzo dobry sposób, polecam. Krótko. Także tutaj podnoszony był samochód C3 Picasso. No, bardzo ułatwia pracę, podnoszenie i opuszczanie. O, i taka mała rzecz zastąpiła coś takiego. To także nawet będzie można skorzystać w drodze, aby był sprawny akumulator. Dziękuję.